Cześć, witam wszystkich. Właśnie jestem w drodze na pole. Tutaj obok, tam gdzie ostatnio praktycznie, tam dalej kombajn do buraku wsypuje buraki. Także tutaj na pole na razie nie wchodzimy. Wejdziemy sobie tu i zobaczymy, co będzie. Także do pierwszego sygnału, na razie. I mamy pierwszy sygnał. I wyskoczyła nam monetka. Jeden fening, pruski 1876. Tak on wygląda. O, pokażę go tak na kolanie bardziej. Może będzie lepiej widać. Chyba widać. Tak sobie wygląda. O, druga strona. Tak, o. No dobra. Jak coś będzie, to będziemy dalej nagrywać. Także do następnego. I Na razie. kolejny sygnał. I coś takiego teraz wyskoczyło. Taki element. Tak to sobie wygląda. No nic takiego ciekawego, ale niech będzie. Schodzę tutaj teraz w dół. Także jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. Także do następnego. Kolejny sygnał. Wyskoczyło coś takiego teraz małego. To jest taki element. Coś koło tego. No na razie nic takiego poza tą monetą się nie chce trafić, ale myślę, że coś jednak jeszcze będzie. Także tutaj będziemy się kręcić. Tutaj o, w tym obszarze być może coś jeszcze wyskoczy. Także do następnego. I tutaj mamy kolejny sygnał. Wyskoczył taki spatynowany element, jak widać. Coś takiego jak to. No, niech będzie. Niech będzie. Na razie, no mówię, poza tą monetą nie ma nic takiego zbytnio ciekawego, ale idę w tym kierunku właśnie tego pola i zobaczę, co jeszcze da się wykopać, także do następnego. Kolejny sygnał, taki odłamek, teraz coś takiego jak to. No, niech będzie. Od czego to jest, nie mam pojęcia, ale niech będzie. Dobra, idziemy teraz w tym kierunku, cały czas tutaj w dół. W oddali, no nie wiem, czy tu nie będzie widać, ale widać Sky Tower. Także mam tutaj dobrą pogodę. Przy dobrej pogodzie to z odległości 50 km widać właśnie ten wrocławski Sky Tower. No tak go nie pokażę, bo musiałbym, nie wiem, no troszkę przybliżać. Dobra, jakby co, to do następnego. No i teraz na mamy razie. Takie drugie poletko na razie. To co pokazywałem wcześniej, gdzie tu kosili buraki dzisiaj. Chociaż niedziela jest, ale kosili. I tu miałem sygnał i wyskoczyło mi takie kółko. Stare. Zezłomowane, jak widać, stare kółeczko. Coś takiego. Dobra. Idziemy teraz w tym kierunku i zobaczymy, co wyskoczy dalej. Także do następnego. No i teraz na tym polu tutaj mamy kolejną monetę. W sumie dzisiaj na tym pierwszą. Też jeden fening. Tym razem 1851 prawdopodobnie. Jak to sobie wygląda. Pokażę to bliżej może. Nie wiem, czy złapię ostrość. Coś nie chce. Niestety. Ale jest. Ale jest. Najważniejsze, że jest. Tak sobie to wygląda. Mówię. No cóż. Pokręcimy się trochę po tym polu teraz. Może coś jeszcze więcej wskoczy. Słoneczko powoli zachodzi, ale to nic nie szkodzi nam. Bo jeszcze jest w miarę widno, także można nagrywać, można kopać. No i tutaj kolejny sygnał. Kulka muszkietowa. Jak widać, troszeczkę tam chyba łopatą zahaczyłem, ale to nic nie szkodzi. Niech będzie. Niech będzie. Dobra. Także teraz idziemy w tym kierunku i zobaczymy, co tam dalej nam pokaże. No już troszeczkę, jak mówiłem, wcześniej ciemno się robi. Ładny zachodzik słońca, jak widać. Niedziela idzie spać. No i dobra. Tak poletko, mówię, wygląda po skoszeniu tych buraków cukrowych. Będę się jeszcze wracał, jakby co, to jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. Także do następnego. A jak nic nie będzie, to do i tu podsumowania. Jeszcze Na sygnał. Razie. Wyszło teraz kolejne takie kółko. A biorę takie coś, bo zawsze coś to więcej jednak jest. Także niech se będzie. Niech będzie. Coś starego widać tu. Wezmę. Dobra. Idziemy w tym kierunku teraz. Pomału będziemy się już chyba zbierać, bo coraz to ciemniej się robi, jak widać. No i cóż, dobra.
Jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Jak nie, to spotkamy się przy podsumowaniu. Kolejny Także na razie. sygnalik tutaj w tym miejscu wyskoczył taki sobie guziczek. Jakaś ozdóbka na nim jest, ale co to, od czego ten guzik może być? Może koledzy poszukiwacze, może wy coś na ten temat będziecie wiedzieć. Tak on wygląda. Troszeczkę go obczyściłem. Tak wygląda z tyłu. Taki dość spory guzik. Dość spory. No i ładny, jak widać. I ładny. Dobra. Także trochę ciekawiej na tym polu się zrobiło niż na tamtym. I być może dobrze, że zmieniłem to pole na to właśnie. Dobra. Do następnego. Idziemy teraz cały czas w tym kierunku. Jak coś będzie, to będziemy nagrywać. Na razie. I jeszcze jeden sygnał. Kolejna kulka muszkietowa, jak widać. Lekko tutaj spłaszczona. Ach, niech będzie. Niechaj będzie sobie. Także dzisiaj nawet się udaje, jak widać. Lepiej niż ostatnio. W tym lesie, czy tu na polu, to chyba był w poniedziałek tamten. No, może być. Idę do końca tej rajki chyba i będziemy kończyć. Także do następnego. Jak nic nie będzie, to do podsumowania. Na No razie. jeszcze jeden sygnał. Mimo, że trochę już szarówka jest, ale jeszcze da się nagrać. Dupko od łuski. Widać pewnie. Podsumowanie raczej zrobię w domu, bo tutaj to już niestety, ale nie dam rady. Bo zanim dojdę, to będzie za ciemno. Także sobie w domu zrobimy. No dobra. Idziemy dalej, także jak coś jeszcze będzie, to postaram się odezwać w miarę możliwości. Jak nie, to spotykamy się przy podsumowaniu. Także na Jeszcze razie. jeden sygnał i takie kółeczko. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale myślę, że tak. Tak pokazuje może na tle zachodu słońca. O, coś takiego. Jak to? Dom pokażę dokładnie przy podsumowaniu, ale niech będzie. Dobra. Znaczy już jest za ciemno, żeby cokolwiek nagrywać, także jak coś jeszcze znajdę, to raczej to już pokażę dopiero w domu. Także do następnego. Ewentualnie to raczej już do No i teraz podsumowania. też Na wyszedł razie. taki jakby zabór, trochę sobie nad latarką to podświecam. O, żeby coś było widać. Taki zaworek wyszedł. No dobra. Będziemy zaraz kończyć, także zbliżamy się już do końca rajki. I także raczej już do podsumowania. I teraz mamy Na jeszcze taki razie. element, jak widać. Tu świecę latarką, coś takiego jak to. O. Mówię, w domu jeszcze pokażę bardziej. Dobra. No nic. Także pakujemy się pomału i będziemy się szykować do drogi do domu. Także to już teraz na pewno do Zatem takie podsumowania. podsumowanie Na razie. dzisiejszego dnia. Na początku wyskoczyła ta monetka, to jest jeden fening. Tak jak mówiłem. Tak on wygląda. Później było coś takiego. Taki element jakby. Potem wyskoczył taki mały odłameczek. Potem ten odłamek. I to było na tym polu tyle. Na pierwszym, na drugim polu natomiast tak, wyskoczyło mi to kółko. Później wyskoczyła mi monetka. Też jeden fening. Pruski. Tak on wygląda właściwie. Potem wyskoczyła mi kulka muszkietowa. Jedna. Potem kolejna. Uciekła mi. Uciekła mi, ale jest. Ale jest. Później potem ten guziczek,
go tak pokażę, bo o właśnie, coś takiego jak to. Nawet taki stan obczyszczony, trochę obczyściłem go. Potem tak, to kółeczko. Dupka od łuski. Też takie kółko, jak to. No. Tutaj taki element, czego to dokładnie nie wiem, ale jest. Tak on wygląda. To było na końcu praktycznie. No i to też ten element od zawód od kranu praktycznie jakiegoś. No i to by było na tyle, także było tego trochę dzisiaj, jak widać. Było warto wyjść. No i cóż. Także na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam, dasz dół. Do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.